Chcesz na kropeczka na dole? Lecą minutki? Tak, lecą minutki. No to dzięki. Yeah. No. Obejść to. Bo teraz na wysokości końca tego mostu jest koniec tego budynku. Za daleko? Mi się wydaje, że jesteśmy w tych krzakach teraz na końcu budynku. O kurwa, ale te schody. One są na końcu mostu. No. I bo za chwilę idziemy do lokomotywowni. Za daleko. Kurwa, za daleko. Ty idziesz? Nie idziemy na lokomotywownię. Gdzie wy kurwa idziecie? No już dawno tu. Kurwa. Halo. Halo.
No bo się zastanawiam, bo tutaj są takie słabe drzewka, więc z tej strony nie podejdziemy. A tutaj jak przejdziesz, to widzę na cały ten bok. Bo oni mogą być też w koszorach. No tak. No, no tu już mamy budyneczek, nie? Myślę, że podciągniemy tu i się wybijemy na bok. Oskar, jak mnie słyszysz, spada. Tu Oskar, dobrze cię słyszę. My obchodzimy budynek jeszcze z drugiej strony niż my szliśmy wcześniej. Tam jednego typa mieliśmy. My jesteśmy na torach. Okej, zrozumiałem. My podchodzimy w takim razie, jak jesteście na tyłach budynku, to od waszej prawej strony. Z strony ulicy dokładnie. My też tam jesteśmy, podbił. No. Uważaj, bo tutaj gdzieś może być Ali. Teraz uważajcie, bo Krogul się zbliża do torów, będzie wychodził z boku. No i zizi. To jest... Minęliśmy budynek? Aha. A na pewno to jest ten? To nie jest ten. To jest ten mały. No tak, bo tamten jest taki ceglany. No to chuj, to się wracamy. No nie możemy mieć go mieli. Tam gdzie był ten typ, to był początek budynku. Tu Oskar do Alego, my się troszeczkę zapędziliśmy, więc się troszeczkę wrócimy do was. Tak. To jest ten budynek? No. Aha, mi się wydawało, że to jest bardziej murowany. To jest fajne miejsce właśnie, od tej strony to szliście, nie? Można blisko podejść, są krzaki i nawalać te okna. No dobra, to jednak wracam.
teraz jestem na boku budynku. Dostał. Skąd ogień? Stamtąd. Z końca wału. Jeden dostał. Jednego dojechałem, ale jeszcze jeden co najmniej jest. Bo skoro wszedłem w budynek, jestem na jego froncie i będę podchodził od jego frontu. Kuali, ni chuj cię nie słychać. Tu Oski, jestem na froncie budynku i od frontu będę podchodził.
Żyje, żyje. Mają jednego gościa na dachu. Jestem w środku budynku. Od Idealego idę wzdłuż budynku od waszej strony, wzdłuż ściany.
to byś musiał musiałbyś celować we mnie, a nie nad moją głowę, to byś trafił. To wszystko mi nad głową przeleciało. Wygląda na to, że czysto. Ile te dwie osoby od razu zostały, ilu was było? Młodej nie ma. No, ale dobra. No to spoko, to szukamy dalej. Ale budynek jest czysty. Chyba, że się wpierdolił do jakiejś, wiesz, dziury. Takiej chujowej. Ten budynek był czyszczony już, no. A na ten. Ale uważaj, bo może tam coś być, no. Bo nie wiadomo. Spój! Kurwa. Nie trafiłeś na szczęście. Brakuje jeszcze jakichś dwóch osób. A budynek jest prawie czysty, nie? No i się do końca jeszcze. No, no. Ja idę tam od... No, odstrzel nas. Strzel nas jeszcze. Jak masz zmienną, to możesz brać. Tak! Tu, tu. Ostatnie pomieszczenie, Patryk! A tylko nie dostać pure pizze. Tak? Wchodzi, tak? Budynek. A dobra. Czy ta laska została, to nie wiem, ile jeszcze zostało, no bo w sumie budynek jest czysty. Nie, laska idzie. No tak, tak, no bo dostała to. Ale jeszcze pomysł. To ona mi tego nosa będzie bała. Nie, w noc. Jeszcze jeden został? Jedna kulka. No to ciśnijcie, no. Budynek nasz, ale wybijcie. Co? No i nie ścigałem. A ty dostałeś, nie? No to napierdala, jeszcze jeden jest. Aha.